Idzie. Jeszcze nie słyszy. Wystarczy wam siły dobra. Teraz, mocno. Poproszę o zgaszenie światła w korytarzu. Przepraszam przypadek, jeśli nazywam go koniecznością. Przepraszam konieczność, jeśli jednak się mylę. Niech się nie gniewa szczęście, że biorę je jak swoje. Niech mi zapomną umarli, że ledwo tlą się w pamięci. Przepraszam czas za mnogość przeoczonego świata na sekundy. Przepraszam dawną miłość, że nową uważam za pierwszą. Wybaczcie dalekie wojny, że noszę kwiaty do domu. Wybaczcie otwarte rany, że kłuję się w palec. Przepraszam wołających z otchłani za płytę z menuetem. Przepraszam ludzi na dworcach za sen o 5 rano. Daruj, czuta nadziejo, że śmieje się czasem. Darujcie mi pustynię, że z łyżką wody nie biegnę. Przepraszam ścięte drzewo za 4 nogi stołowe. Przepraszam wielkie pytania za małe odpowiedzi. Prawdo, nie zwracaj na mnie zbyt bacznej uwagi. Powago, okaż mi wspaniałomyślność. Ścierp tajemnico bytu, że wyskubuję nitki z twego trenu. Nie oskarżaj mnie, duszo, że rzadko cię miewam. Przepraszam wszystko, że nie mogę być wszędzie. Przepraszam wszystkich, że nie jestem każdym i każdą. Wiem, że dopóki żyję, nic mnie nie usprawiedliwia, ponieważ sama sobie stoję na przeszkodzie. Nie miej mi za złe mowo, że pożyczam patetycznych słów, a potem trudu dokładam, żeby wydały się lekkie. I żeby państwo nie smucili się tym wierszem i żeby państwo nie myśleli, że to jest koniec. Na zakończenie powiem wiersz pod tytułem Nagrobek. Tu leży staroświecka jak przecinek, autorka paru wierszy. Wieczny odpoczynek raczyła dać jej ziemia, pomimo że trup nie należał do żadnej z literackich grup. Ale też nic lepszego nie ma na mogile, oprócz tej rymowanki, łopianu i sowy. Przechodniu, wyjmij z teczki mózg elektronowy i nad losem Szymborskiej podumaj przez chwilę. Dziękuję. Dziękuję.
Sergiusz, zejdź! Mam ochotę to samo zrobić. Przepraszam, gdzie to oświadczenie? Bardzo dziękujemy. Naprawdę byliście Państwo cudowni. Było mi tak dobrze. Naprawdę niesamowicie mi było dobrze. Jeżeli możesz, to usiądź chwilkę z nami. Z przyjemnością. Ja zapalam światło, mogę zrobić Państwu herbaty, Tobie też. Jak ktoś rzuca perły. Dziękujemy bardzo. To nie może być inaczej. Uwaga! Kredens pod oknami jest już tak znany, że taksówkarz, który mnie wiózł, wiedział, gdzie to jest. Znaczy trzeba odwiedzać. Zapraszamy. To są tacy wspaniali goście. Może ją poprosić, żeby tu siedzieli. Naprawdę? Tak. I ja dzisiaj jak pani weszła, ja mówię, mówi wiersz już czy nie? Zastanawiam się, czy pani mówi wiersz, czy pani do nas mówi od siebie? Ach, Boże, dziękuję. To najpiękniejsze, co można usłyszeć. Na tym polega sztuka, kto? Wiersz i od siebie. To było wiersz i od siebie. Chciałam powiedzieć, że ja płakałam po prostu przez pierwszy czas. Zachwytu na jesteś, chodź! Mnie taksówkarz przywiózł tutaj i wiedział, gdzie jest kredens. No właśnie! Ania mi mówiła dzisiaj... Muszę was sfilmować, kochani. Ania mi mówiła, pamiętaj, że jest czerwony neon. Ja mówię, panie, do taksówkarza. Co jest tu? Czy Marek mógłby włączyć lampki? Nie, zielony. No, to znajdę, chyba już dobrze widział. Marek! To była ten biały. Rozmowa. Biały guzik. Biały go. Tak, proszę bardzo. Zawiadamiać mnie o każdym. No nie. Drodzy Państwo, jesteście świadkami. Zapraszamy Stanisława Brudnego, aby zechciał uczynić nam zaszczyt i wystąpił tu. Zapraszamy serdecznie Elżbietę Wojnowską, żeby nam uczyniła ten zaszczyt i też znalazła dla siebie jakiś motyw. Zapraszamy Jacka Gureno, żeby też zechciał. Zapraszamy wszystkich Państwa, zapraszamy Ninę. Wszystkich tych. Tak. To już prosiłam. Już jest nagrane. To jest film wewnętrzny. Nie publikuję tego. Witam Ewę Samorej. Żeby nie zapomnieć. Pani Ireno, czy ja mogę zapytać o coś? Tak. Czy ja dobrze pamiętam w Teatrze Shine, chyba w Bankiem? Nie mogłeś przecież. Byłem tam. Czy pani jest tą aktorką, która chodziła z miską wody i mówiła, umyj ręce? Może Irena usiądziesz? Irena, siadaj. Miał pan chyba. Ile pan miał lat? Mógł mieć lat. Może byłem w 8 klasie, może w 1 w liceum. No w każdym razie to było bardzo. Wielbiłem ten teatr, byłem na wielu spektaklach. Tam, Jacku, podejdź bliżej, to będę miała. Jacku, podejdź. I na replice? Jacku, podejdź bliżej, będę miała cię w kadrze. Proszę wobec tego zrobić na zdjęcie. A ja to filmuję tę sytuację. A tu są fotoreporterzy kredensu. Jacek Mureno, Irena Jun. Drodzy goście.